Co pani robi? Czy pani oszalała? Małe kardio. Lekarz wyraźnie kazał się oszczędzać. No dobra. Pani ma leżeć. Ile można leżeć? Ile będzie trzeba. Po co pani tyle ćwiczy? Bo to jest moja praca, no. Tak myślałam, bo przecież nie dla zdrowia. Proszę mi to oddać. Ale... Skąd to pani w ogóle wzięła? Z kantorka. Tam nie wolno wchodzić. Proszę się położyć. Już mam dość tego leżenia bezczynnie. Trudno. Jeśli jeszcze raz zobaczę, że pani ćwiczy, to zawołam lekarza i przed nim się pani będzie musiała tłumaczyć. Wczoraj mi przepadł trening. Czy pani się słyszy? Przepadł, bo była pani nieprzytomna. Proszę leżeć i odpoczywać. Pani mnie naprawdę nie rozumie. Miała pani nie wstawać. Chcę się wypisać. Lekarz kazał zostać do jutra. Ale ja chcę wracać dzisiaj do domu. Doktorze? Tak? Proszę, niech się pani przed lekarzem tłumaczy. Słucham. Chciałabym się wypisać na własne żądanie. A to dlaczego? Dlatego, że nic mi nie jest, jestem zdrowa, a wy traktujecie mnie jak kalekę. Pani Leno. Mam nadzieję, że pani rozumie, że pani dość mocno przeforsowała swój organizm. Rozumiem, że mam nie brać tej odżywki. Tak, nie będę tego robiła. To nie tylko chodzi o odżywkę. No to nie jest takie proste. Pani Leno, w pani sytuacji życie z jedną nerką, no owszem, pewna aktywność fizyczna jest dopuszczona, ale... Ale ja nie biegam maratonów. Pani Leno... Ćwiczenia na granicy wydolności organizmu w pani stanie są absolutnie zabronione. Bardzo mi przykro, ale będzie pani musiała zmienić tryb życia. A jak zostanę do jutra, to co? Nie będę musiała zmieniać? No nie, no to tak nie działa. No właśnie. Dobrze, ja bym chciała wrócić do domu dzisiaj. Dobrze. Na wypisie będą szczegółowe zalecenia. Tylko bardzo panią proszę, żeby pani się do nich stosowała. Dobrze. I zlecę jeszcze pani serię dodatkowych badań kontrolnych. Dobrze, dobrze, zrobię to. Mogę już iść? No nie, muszę przygotować wypis. Proszę zaczekać na sali. No, dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć, droga pacjentko. Tutaj masz specjalną przesyłkę z Felicjanek. Tak, a ja mam dla ciebie coś specjalnego. O, masażer do rozbijania mięśni. Roller. Oj, no roller, dobrze, roller. W każdym razie... Nie będzie potrzebne. Dlaczego? Wychodzę dzisiaj. Tak? Myślałam, że miałaś być do jutra. Miałam być, ale wychodzę dzisiaj, wracam do domu. No, a co powiedział lekarz? Powiedział, że wszystko jest okej. Słuchaj, no nie muszę zajmować łóżka, nie?